witajcie w nowym programie portalu nowiny24.pl Nasi Znani, w którym to będziemy spotykać się i rozmawiać ze znanymi osobami z Podkarpacia lub mocno powiązanymi z naszym regionem. Ja nazywam się Konrad Karaś, a moim bohaterem pierwszego odcinka jest Grzegorz Lato, mielczanin, wybitny reprezentant Polski w piłce nożnej, brązowy medalista dwóch mundiali, król strzelców Mistrzostw Świata z 1974 roku, dwukrotny medalista olimpijski, w tym złoty, ale też trzeba podkreślić legenda Stali Mielec. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie Grzegorzu, znajdujemy się na stadionie Stali Mielec. Czy jest jakiś inny sportowy obiekt związany ze sportem, który częściej Pan odwiedza? No nie, no tu się wychowałem, tu grałem, to nawet na tej płycie jak w trampkarzach, to zawsze przed każdym meczem ligowym. A jak Stal Mielec była w 62 roku w pierwszej lidze, to myśmy tu trampkarzyki przed mecz robiliśmy na głównej płycie. Także ludzie już przychodzili 3 godziny wcześniej, żeby dzieci pooglądać swoje jak grają, a zostawali później na mecze pierwszoligowej Stali Mielec. Jest to stadion, gdzie ja osobiście osiągnąłem sukcesy ze Stalą Mielec największe, bo to 2 razy Mistrzostwo Polski żeśmy tu zdobyli, awans z drugiej ligi do pierwszej ligi, wtedy jeszcze nie było ekstraklasy. Panie redaktorze, to były takie mecze, że trybuny nie mieściły ludzi i siedzieli wszyscy, przychodzili z krzesełkami. Była takie powbijane pręty z kółeczkiem i linką przeciągnięte i siedziało się tak jak jest teraz, tylko wzdłuż tej linii się siedziało. Inne czasy zupełnie. Inne czasy, spokój, cisza, nikt się nie bił, nikt nie ten, mimo że niektórzy przychodzili sobie na mecz też z przyjaciółmi i tam sobie coś podlewali, nie? Ale totalny spokój. A teraz przyjeżdża Pan na mecze Ekstraklasy? Od czasu do czasu. Jak jestem w Mielcu, Mielec gra, to tak, to jestem. To wie Pan, trzeba powiedzieć, że klub się zmienił po takich małych zawirowaniach, awansował do pierwszej ligi. No i trzeba powiedzieć, że ci moi koledzy, którzy mieszkają w tej chwili w Mielcu, też przychodzą na ten. Jesteśmy doceniani przez klub. To jest Pana taki sportowy dom, ale z tego co wiem w życiu prywatnym ma Pan 2 domy. Jeden w Mielcu, drugi w Bieszczadach. Dawno temu się Pan przeprowadził no, w Powiem południe. Tak, ten w Mielcu to mam tylko już pokój, bo to córka już mieszka, zrobiła sobie elegancki remont. A my z żoną mieszkamy, tak to się mówi, w Bieszczady, ale w zasadzie na Podgórzu Przemysko-Dynowskim. Za Przemyślem 22 km nad Sanem. W przepięknym miejscu, trzeba powiedzieć, także. To było marzenie Pana żony, żeby przeprowadzić się w Bieszczady? Powiem tak, jeżdżąc po świecie, nie? Żeśmy pojeździli po tym świecie, nie? Mieszkając w Kanadzie 7 lat, jeździliśmy często na Katysz do naszych przyjaciół, nad jeziora, nad rzeki. No i człowiek tak zawsze patrzył i myślał sobie, mając złotówkę, no to może gdzieś by się takie miejsce znalazło i w Polsce, bo ja jestem, niestety wróciliśmy do Polski po moich wojażach, się stan wojenny skończył, no to spakowaliśmy manele i przyjechaliśmy, z tym, że syn został, bo zaczął studia i skończył studia w Toronto na uniwersytecie i później przyjechał na wakacje do Polski, no jak się z synową zderzyli, tak został już na stałe w Polsce, mieszka w Warszawie, a córka w Mielcu. Odwiedzają tam Pana wnuki? Tak, regularnie. Trzeba powiedzieć, że święta spędzamy przeważnie tam. Przyjeżdżają w przepiękne miejsce, trzeba powiedzieć. No. Cudownie jest, bo tak mamy Las Państwowy z prawej, Las Państwowy z lewej, za moimi plecami Las Państwowy, aż do Birczy, powiem Panu. A przede mną przepiękny widok, jak San płynie sobie. W latach 70., kiedy to odnosił Pan duże sukcesy ze Stalą Mielec, 2 razy Mistrzostwo Polski, no rzeczywiście ten stadion wyglądał zupełnie inaczej, ale to był jeden z największych swego czasu obiektów piłkarskich w Polsce. No jak się grało na tym stadionie? Myślę, no to bardzo dobrze. Ja myślę, że
jak go wybudowali na początku, te nowoczesne trybuny, muszę powiedzieć, to wspaniała widoczność była z tych górnych i nawet z tych dolnych, jak i dzisiaj, nie? A z tych górnych to tak by się siedziało i miałby pan tu przed stołem w szachy grał pan sobie, nie widział pan wszystko na ten. No bo to chyba jedna z najnowocześniejszych w tych czasach, powiem panu, stadion. No ale później się okazało, że po badaniach, że beton nie tej klasy i po iluś tam latach zaczął kruszyć, sypać i trzeba było te górne trybuny rozebrać. Trzeba powiedzieć, ale nie ukrywam, że tu się wychowałem, tu mieliśmy wspaniałych działaczy. Prezesem urzędującym był pan Kazimierz, dyrektorem, całą głową tego to był dyrektor naczelny Ryczaj w zakładu WSK. Trzeba powiedzieć, załoga płaciła tam jakieś 1% zarobków, ale miała bilety tam po 3,50 czy skorzystanie z basenu i inne wszystkie zniżki, trzeba powiedzieć, a urzędującym był pan Kazimierski, trzeba powiedzieć, Edward. To był taki też mózg całym i nie ukrywam, że ja dużo zawdzięczam temu klubowi, jeśli chodzi o Stal Mielec, ponieważ jako młody chłopak straciłem ojca w wieku 9 lat. To jak byłem już juniorkiem, to dostawałem stypendium od nich i mówię, że ten klub to dał mi takie podstawy życiowe, powiem uczciwie, patrząc na całą Polskę zwiedziłem, a później cały świat z reprezentacją. Także mam dużą wdzięczność do tego klubu i jestem kibicem na dobre i na złe, trzeba powiedzieć. Zawsze kciuki trzymam. No. Wiadomo, kiedyś mieliśmy możnego sponsora, dzisiaj to są inne zasady, jeśli chodzi o piłkę ekstraklasy naszą. W latach 70. właśnie, kiedy to odnosiliście sukcesy, no to jednak też mocno zmieniło się miasto od tamtego czasu. Jak to jest? Dalej jest pan tak rozpoznawalny w mieście, na ulicy, w sklepie? No powiem panu, urody nie da się zmienić, wie pan. Ja nie jestem ten, co, jak niektórzy, że sobie urodę ulepszają, tam jakieś lepsze szczepy robią, tego nie, nie. Jestem, wie pan, no ja z dużym szacunkiem do wszystkich ludzi, wie pan, no to zrobić, no. Szanuję innych, szanują mnie, trzeba powiedzieć, wie pan. Lubię towarzystwo, mam olbrzymią ilość przyjaciół, trzeba powiedzieć. I ja jako homo sapiens, zwierzę stadne, no lubię być w stadzie. No. Ale czy popularność bywa czasami męcząca? Powiem panu, tak by się zdawało, jak niektórzy mówią, nie? Ale dużo pomaga. Nie ma problemów, jeśli chodzi o jakieś sprawy, to coś załatwiane czy coś, to wie pan, nikt nikomu kłody pod nogi nie rzuca. No. A jak to było już z tą popularnością ogólnopolską? Kiedy to się zaczęło? Czy w 73 roku po Wembley? Ja myślę, wie pan, że na pewno nie tylko po Wembley, ale nawet eliminacje już wtedy, powiem panu, jak były do Mistrzostw Świata w 74 roku, a jeszcze wcześniej była Olimpiada w 72 roku, wie pan to. Pan jest młodym człowiekiem, a jakby pan wszedł do wujka Google, tam poszukał sobie, jakie mecze wyglądały ligowe. Tam na każdym meczu ligowym, nieważne, czy to Mielec, czy to był Ruch Chorzów, Sobielki Bytom, czy Śląsk Wrocław, Legia Warszawa, Gwardia, był komplet publiczności. A już chodzi o reprezentację, no to jak stadion śląski mieścił wtedy 100 tysięcy, bo to nie było, że siedzenia były, tylko były ławki, to każdy się tam posuń się, przyciśnij się, schody, jeszcze był cały wianuszek na górze. Wie pan, to siedzieli na drzewach jeszcze. Jeszcze, a to tu w Mielcu, tam nie, bo tam jest, były wysokie te trybuny. To trzeba powiedzieć, że na tym śląskim stadionie, jak grała reprezentacja polska, jak 100 tysięcy moich rodaków zaśpiewało, jeszcze Polska nie zginęła, to tam na dole to aż tu wszystko grało, bo to wie pan, tak się to kumulowało nieprawdopodobnie. Zresztą miał też nazwę, wszyscy co przyjeżdżali na stadion śląscy, czy Holendrzy, czy inne zespoły, czy Anglicy, no to nazywali to kocioł czarownic, trzeba powiedzieć. Faktycznie mieliśmy kibiców
za sobą bardzo. Były ciarki, jak się grało. Tak. Mhm. A z kim pan trzymał najbardziej z tamtej reprezentacji? Powiem tak, mam paru przyjaciół do dnia dzisiejszego, na przykład z Jasiem Domarskim, to jak rodzina. Często bywa u mnie tam, czy ja jadę do Rzeszowa do niego, powiem panu, także... No z Andrzejem Szarmachem mieliśmy ścisły kontakt, choć ostatnio trochę się to... No nie przyjeżdża, nie pokazuje się, powiem uczciwie, ale tak. Grupa krakowska, Kmieci Kusto, Kapka Warszawska, Leszek Ćmikiewicz, powiem panu. To Władek Żmuda, to mamy na co dzień kontakt, Marek Dziuba, trzeba sobie powiedzieć, także wie pan, no, te stare kontakty takie, jak to się mówi, są i od czasu do czasu, jak są jakieś imprezy, choć nie tak dawno jeszcze, kilkanaście lat do tyłu, tam jakieś 15 z 16 to były tak zwane Orły Górskiego. Nie? No to ja przychodził w maj, to od maja do końca, w październiku jeszcze te były różne mecze. Graliśmy Orły Górskiego, grywaliśmy z, gdzieś tam jakieś był święto, obchody miasta jakiegoś, czy na Mazurach, czy ten, czy nawet tu w Mielcu. No i kwestia polegała na tym, że zjeżdżało się z całej Polski, chłopaki przyjeżdżali. I graliśmy z różnymi zespołami. Niektórzy robili sobie z działaczy, z miasta młodych, a niektórzy nawet sadzali z trzecioligowców też. No właśnie, wspomniał pan to nazwisko, bo tych wielkich sukcesów polskiej reprezentacji w 72 na Olimpiadzie czy w Mistrzostwach Świata w 74 nie byłoby bez trenera Kazimierza Górskiego. Gdyby żył, to 2 marca tego roku obchodziłby swoje setne urodziny. Jaki to był trener? Jak się zachowywał w szatni? Jak was motywował? Trzeba powiedzieć, że Kaziu to był taki trener ojciec. On prowadził wcześniej kadrę do lat 23. Jak został pierwszym trenerem reprezentacji, to zrobił wymianę po meczu Polska-Niemcy, gdzieśmy przegrali tu chyba 3-1, dobrze mówię? 3-1, tak. Zrobił wymianę. Z tej reprezentacji młodzieżowej wziął Tomaszewskiego, Leszka Ćmikiewicza, Jurka Gorgonia, Antek Szymanowski, Adaś Musiał, Kaziu Kmiecik, ja, później doskoczył do tego Andrzej Szarmach. No, cała plejada tych młodych zawodników, to co on trenował, grała później za niego w reprezentacji. Trzeba powiedzieć, jest to trener, jak oni nazywają, jest to trener stulecia, no bo osiągnął chyba najwięcej. Trzecie miejsce w 1974 roku na Mistrzostwa Świata w Niemczech. Złoty medal zdobył olimpijski w Monachium i później powtórzył sukces, srebrny medal w Montrealu. Z tym, że muszę jeszcze dodać to, że w sumie największe sukcesy odnosili polscy trenerzy. Bo nawet Jacek Moch, który był na Mistrzostwach Świata w Argentynie, gdzie zdobyliśmy 5. miejsce na tych mistrzostwach. No dzisiaj jakbyśmy zdobyli 5. miejsce na Mistrzostwach Świata, to by tych chłopców na rękach nosili. Nie mówiąc o Antku Piechniczku, który osiągnął sukces podobny do Kazimierza Górskiego, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, bo już wtedy na Olimpiadę mogli grać tylko młodzieżowcy, jak to mówią, do 23 lat, zmienili zasady, nie? Bo kiedyś było tak, że nie można było na Mistrzostwach Olimpiadzie, żeby grali profesjonaliści, nie? Myśmy jako kraje socjalistyczne wystawialiśmy pierwszą reprezentację, bo no bo my amatorzy, no. Amatorzy, to wszyscy wiedzą, że byliśmy amatorzy, no, trzeba powiedzieć. No i Antek Piechniczek też powtórzył sukces Kazimierza Górskiego, plus później jeszcze awansował do Mistrzostw Świata w Meksyku, gdzie wyszedł z grupy, dopiero z Brazylią przegrali i mówiąc odpadli wtedy z dalszych sukcesów. Także nie ukrywam, że ja miałem 3 bardzo dobrych trenerów. Pierwszy to był Kazimierz Górski, był Antek Piechniczek i Jacek Moch, których wszystkich 3 szanuję, z tym, że patrząc po sukcesach trzeba powiedzieć prawdę, że najlepszym trenerem w historii polskiego to był Kazimierz Górski. No. Bo nagle się okazuje, że kocham sporty zimowe, nie?
No ale większy sukces od Małysza zdobył Kamil Stoch. No tak. Trzy razy złoto olimpijskie. No właśnie, trzy razy złoto olimpijskie, trzeba powiedzieć. Też w czterech skoczni przecież chyba trzy razy zdobywał na tym. Ale teraz o takich sukcesach to chyba moglibyśmy pomarzyć. Takich, jakie były w latach 70., 80., nawet w piłce klubowej. Powiem panu tak. Kiedyś było bardzo dobre szkolenie młodzieży. I najlepsi wszyscy piłkarze grali w klubach polskich. I trzeba sobie powiedzieć, że każdy klub, jak jechaliśmy, byliśmy na Mistrzostwach Świata, czy na Olimpiadzie w 82, czy na Mistrzostwach Świata w 74 roku, to tą reprezentację, to te wszystkie kluby od Hiszpanii po Niemcy, Anglii chcieli ich na siebie, nas chcieli kupić, tylko że był zakaz wyjazdu, powiem pan. Dopiero po 74 roku trochę się zmieniło, że jak osiągnąłeś 30 lat, to mogłeś się starać o wyjazd za granicę, trzeba powiedzieć. No dzisiaj popatrzymy tak, popatrzymy na te klubowe drużyny, no to dużo jest obcokrajowców, trzeba sobie dać sprawę, to jest raz. A nasi młodzi chłopcy, jak tylko któryś się coś tam wybije, wyjeżdżają nagle na zachód, jak to mówić, robiąc karierę i po sprawy finansowe. No, takim przykładem to jest na przykład Kapustka, który bardzo dobrze zaczął się rozwijać i grał w polskiej reprezentacji. Jak wyjechał, ślad po nim zaginął. I co chwilę ginie nam z oczu jakiś talent, powiem uczciwie, bo jest jedna sprawa. Najpierw trzeba zrobić nazwisko u siebie w kraju i w klubie, żeby później jeździć się za granicę, mieć miejsce w zespole. Bo siedzi jako młodzieżowiec, trzeba powiedzieć, a jest dwóch równorzędnych i na przykład jest Polak i Niemiec, zawsze Niemiec będzie wstawiany do składu przez trenera. No. Także trzeba być naprawdę zawodnikiem dużej klasy, żeby jednak łapać się w tym zespole. No. W 2019 roku Polski Związek Piłki Nożnej obchodził swoje stulecie. Przy tej okazji wybrano jedenastkę stulecia polskiej reprezentacji. Pan znalazł się oczywiście w ataku razem przez przypadek, z Włodzimierzem Lubańskim i z Robertem Lewandowskim był pan w tym ataku. Czy dziś taki atak pozwoliłby polskiej reprezentacji sięgnąć po złoto na Mistrzostwach Świata? Wie pan, tam zapomnieliśmy się o jednym, bo jeszcze tam było dwóch wspaniałych zawodników. Był Andrzej Szarmach, który osiągnął olbrzymie sukcesy, bo jakby nie było. Też ma trzecie miejsce na świecie, dwa razy to powtórzył. Był wicekrólem Szczelców na w Niemczech w 1974 roku. Był królem Szczelców na Olimpiadzie w Montrealu, trzeba powiedzieć, srebrny medal też zdobył, powiem panu. Tak trochę jesteśmy zachłyśnięci obecnymi naszymi zawodnikami. Ja nie ukrywam, że kibicuję Robertowi Lewandowskiemu, ale jego sukcesy największe są związane nie z polską reprezentacją, a z Bayern Monachium albo z Borussią Dortmund, trzeba powiedzieć, wie pan. No. Ja mu życzę, żeby poprowadził tą reprezentację w końcu na Mistrzostwach Świata, żebyśmy coś, wie pan, osiągnęli. No, jak pojechaliśmy do Korei, pierwszy przegrany, drugi przegrany, a trzeci o honor. Tak samo było ostatnio, powiem panu. Nie? Do tej pory chyba największy sukces odniósł Adam Nawałka, który odpadł w ćwierćfinale na rzuty karne z Portugalią, co odpadli, ale mecz wcześniej myśmy wygrali rzuty karne ze Szwajcarią, powiem panu. To wróćmy jeszcze może do tej jedenastki stulecia i ją przypomnijmy widzom. W bramce Młynarczyk. Postawiłby pan na niego? Kto był lepszy, Młynarczyk czy Tomaszewski? Ja coś panu powiem. To jest dyskusyjne. Jeśli patrzymy na sukcesy, no to Jasiu Tomaszewski ma trochę więcej tych sukcesów. Tam powinno, jak się nieraz stawia, że się stawia dwóch równorzędnych zawodników. Wie pan, o co chodzi. No, choć dla mnie, nie ukrywam, Jasiu jak bronił, no to bronił wszystko, a jak puszczał, to też wszystko puszczał. No, co przypominam, tu mecz taki był Polska, ŁKS Stal Mielec 7-0, nie? Tu. Po trzech bramkach trener Kowalski machał na tą bramkę od hali i mówi, że on schodzi, zmianę chce, nie? A on mówi, nie, stoisz. Ściągnął buty, poszedł na halę.
Pewnie się grało, powiem panu, przy Młynarczyku. No ale rozważając sukcesy, no przecież ten ma srebrny medal Jasiu Tomaszewski z mistrzostw, z Olimpiady w Montrealu, ma tutaj trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. No Młynarz też ma trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, trzeba powiedzieć, z Hiszpanii. No. To wie pan, to jest takie ciężkie, jakby powiedzieć, do rozwiązania sytuacja. Bo to jak się dzisiaj się mówi, kibice losują, no to jak kibice losują, to jest przypadek, powiem panu. No bo wiadomo, że jak duże miasto i weźmiemy Warszawę i ma ileś tam tysięcy kibiców, a każdy zagłosuje, no to resztę wie pan, o co chodzi. No. To powinni jednak być wybitni kapitanowie poszczególnych na przykład drużyn, plus wybitni dziennikarze sportowi, nie złapanki, tylko sportowi, plus osoby, które mają jakieś poważanie, żeby to jednak głosować, rozumiem. No wie pan, to tak samo zrobiono jak z Robertem Lewandowskim o tą złotą piłkę, wie pan. W tamtym roku, znaczy rok 2020 nie było ogłoszone, a później, wie pan, no, no trochę nie fair, bo jakby patrzymy, że Messi nie osiągnął nic z Barceloną, trzeba powiedzieć, Robert osiągnął, z klubowy, ale że Argentyna zdobyła Mistrzostwo Ameryki Południowej, myślę, że to zadecydowało, powiem panu, o tym. I myślę, że tą piłkę zaległą jednak France Football powinien wręczyć naszemu najlepszemu zawodnikowi, powiem panu. W obronie, zdaniem kapituły, najlepszymi obrońcami polskiej reprezentacji byli Piszczek, Żmuda, Gorgoń, Szymanowski, w pomocy Kasperczak, Dejna, Boniek. Jak się grało na przykład z Kazimierzem Dejną? Jaki to był piłkarz? Powiem panu tak, to był taki drugi Zidane. Nieprawdopodobny miał zmysł. Technicznie, no, trzeba powiedzieć, to jeden z najlepszych wyszkolonych technicznych zawodników. Jak sobie przypomnimy, 1974 rok, mecz z Włochami, to co bramkę strzelił tym rogalem, trzeba powiedzieć, to wie pan, no to nic tylko klaskać, trzeba powiedzieć. Przyjemnością rzucał piłki praktycznie na nos, powiem panu. No, szkoda, że w tak młodym wieku zginął w wypadku samochodowym, trzeba powiedzieć. To był taki polski Zidane, powiem panu, wszyscy go chcieli, no ale kiedyś było tak, że do Niemiec nie. Wie pan, bo polityczna sprawa i polityka się wtrącała, wie pan, na tej zasadzie. To był jeden w tamtych czasach, jeden z najlepszych rozgrywających na świecie, trzeba powiedzieć. Zresztą, jakby nie było, to nasza trójka była, tam był jeszcze Robert Gadocha przecież, nie? Nasza trójka była w 11 mistrzostw świata przecież, nie? Ja, Robert Gadocha i Kaziu Dejna, nie? Mhm. Rozmawialiśmy o tym, o tej jednostce wszechczasów, a w jakim składzie powinien zagrać Czesław Michniewicz 24 coś marca? Pana, jeszcze wracając do tej jedenastki, powiem aha panu, też nie podoba mi się jedna sprawa, że Piszczka wsadzili w miejsce Antka Szymanowskiego, a Antka Szymanowskiego wrzucili na lewą stronę. No wie pan, tego się nie robi. Się szuka na siłę, no wiadomo, że no ale tak, takim obrońcą był Antek Szymanowski, to dzisiaj ze świecą szukać, powiem panu. Technicznie wchodzącym, nieprawdopodobnie sprawnym, trzeba powiedzieć. Mnie się z nim super grało, a później z Markiem Dziubą. Żeśmy się tak wymieniali. Jak szedł do przodu, to Antek szedł do przodu, ja zostawałem, a jak Marek Dziuba szedł do przodu, to ja też w międzyczasie się wymienialiśmy, trzeba powiedzieć. No. Szkoda tylko, wie pan, że tam był jeszcze Adam Musiał, wspaniały obrońca lewy, z Wisły Kraków, tak, no ale wypadek samochodowy skończył jego karierę w reprezentacji Polski. A teraz uprawia pan sport, będąc na przykład w Bieszczadach? Powiem panu tak, sytuacja jest tego typu, że lubiłem grać w tenisa, jeździłem na nartach, ale po operacji biodra popatrzyłem się w lustro i mówię tak, kochany, ma swoje lata, więc spokojnie, powiem panu, nie? No, wychodzą te młodzieńcze lata, wie pan, to gdzieś mnie kolano szczyka, coś tego, także
Dzisiaj raczej prędzej pójdę na ryby, niż, wie pan, do pewnego czasu tak. To jeszcze jak miałem 65 lat, to jeszcześmy grali w Orła Górskiego, to wie pan, to nie było problemu, powiem panu uczciwie. To już tak na koniec, czego panu życzyć? Wie pan, ja przede wszystkim, jak panu całej redakcji i wszystkim naszym rodakom, spokoju i zdrowia. Żeby ta pandemia w końcu, zapanowaliśmy na nią, żeby nie było, wie pan, tej sytuacji, co jest, co dzisiaj się pokazuje w telewizji, że tylu, 20 ileś tam tysięcy zachorowało, tylu zmarło, powiem panu. Jak to wygląda? No, dziwi się tylko, że nagle grypy nie ma. Wie pan o tym, nie? Grypę przebił COVID. COVID, powiem panu, także. No, ale ja jestem zaszczepiony trzykrotnie, wie pan, cała moja rodzina zresztą. Także zdaję sobie sprawę, że no mają nasi rodacy trochę ciężko z tymi zaostrzeniami. No, najwyższy czas, żeby trochę poluzować, a najbardziej szkoda to mi jest dzieci i młodzieży. Bo to zdalne nauczanie, to wie pan, no jednak przyjaźnie, inne sprawy zawiązły się w szkole, powiem panu, mówiąc inaczej. Także życzę moim rodakom, żeby jednak zdrowi byli. Przede wszystkim zdrowie, spokój i żeby nami mądrzy ludzie zarządzali, wie pan, i dbali nie o swoje kieszenie, tylko dbali o to, żeby nam się coraz lepiej żyło. Miejmy nadzieję, że wszystko wróci do normalności, jak pan to powiedział. Grzegorz Lato, wybitny reprezentant Polski w piłce nożnej, był moim i państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Nie ma co, dziękuję ślicznie i do usłyszenia.